się tu pisała, bo to jest tak się... Patrz mi, stary. Dziadek filmuje, dziadio filmuje. Dla waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? Jestem. A wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązków? To, że wspólnota chrześcijańska przyjmujecie z wielką radością w imieniu tej wspólnoty znaczecie znakiem krzyża, po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Chrystusa, naszego Zbawiciela. Rodzice i chrzestni. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który wskazujesz na tą porę jako zewnątrz,
ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was Bogu zaprosił i powie ci: ustąp temu miejsce. A wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współwiesielników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, mówi: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czynu tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Kiedy zatrzymujemy się przed witryną wyłożoną różnymi czasopismami, bardzo często widzimy na okładkach tak zwane sławne osoby, gwiazdy. Także dostrzegamy różnego rodzaju sensacje, które nam się pojawiają i wiele różnych innych rzeczy. Czasami, kiedy włączamy telewizję, mamy podobne doświadczenie. Moi drodzy, u wielu ludzi budzi się wtedy pragnienie bycia takim jak ten człowiek, sławnym, postrzeganym, człowiekiem, przed którym inni się kłaniają, albo któremu zazdroszczą. I to wszystko sprawia, że gdzieś ucieka sedno przesłania ewangelicznego. Dzisiaj także dzieci pragną być sławne, pragną być gwiazdami, chcą być dostrzegane, się wysyłają zdjęcia na konkursy, zdolności, przekaz, itd. To dobrze zatem, że w dzisiejszą niedzielę Pan daje nam takie, a nie inne słowo. To już w pierwszym czytaniu dobitnie słyszymy: Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, który sprawy będzie się ujmował. Niebo Pan chce powiedzieć: wypełniaj dobrze swoje powołanie, bez względu na to, kim jesteś, ale w sposób dobry, łagodny, prawy, a każdy będzie się miłował. Czyż tak nie jest? Że mamy szacunek wobec tych, którzy są dobrzy. I słyszymy dalej napomnienia Pana: im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę. Można by rzec: im więcej utrzymałeś, im wyżej stoisz, tym bądź bardziej pokorny, a doświadczysz jeszcze większej łaski Pana. Znane z oczu powiedzenie: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokorny łaskę daje. I druga przeciwna postawa. Na chorobę pyszałka słyszymy: nie ma lekarstwa. Albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie. Pycha z nieba spycha. I pycha jest tą przypadłością, jak mówią, opuszcza człowieka, jeśli nie poświęci. Pycha sprawia, że człowiek zamyka swoje serce na Pana Boga. Wiele osób dzisiaj żyjących jest zakochanych w sobie, zakochanych we własnej mądrości, bogactwie, wyglądzie,
przypisuje sobie cały sukces życiowy i mówi, że inni to nie dojdą, by nie osiągnęli danego statusu bytowania, życia. Coś im w życiu nie wyszło. Ale drodzy moi, słyszymy w dzisiejszym czytaniu, że serce rozumnego rozwala przypowieść, a ucho słuchacza to pragnienie mędrca. Pan Bóg niejako chce nam powiedzieć, że jeśli chcesz być pokornym człowiekiem, rozumnym, to nakłaniaj swojego ucha do przypowieści, do Bożego Słowa, do słuchania. Człowiek też nie chce słuchać kogokolwiek. Myśli, że jest stwórcą wszystkiego, że od niego zależy całe jego życie, cała rzeczywistość, w której jest. A tymczasem serce rozumnego rozważa przypowieść. Drodzy, bez wątpienia Pan dzisiaj wzywa każdego z nas do tego, abyśmy stawali się ludźmi pokornymi. Pokornymi dlatego, że Pan jest pokorny. Słyszeliśmy w świecie przed Ewangelią, fragment Ewangelii według świętego Mateusza, weźcie na siebie jarzmo moje i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Pan Bóg nie mówi, weźcie wszystko, co słodkie, lekkie, weźcie zabawę, wiele innych rzeczy, ale ja to mówię i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. I to właśnie Jezus jest tym, który uczy nas, jak myślisz, że życie. Mienimy się chrześcijaninami. Gdybym zapytał każdego z nas, czy jesteś chrześcijaninem, myślę, że odpowiemy, tak jestem. A czy naśladuję Jezusa i Duchu Boże? Czy jestem tym, który idzie Jego drogą? Bodajże święty Józef Sebastian powiadał, że są trzy miejsca, gdzie może człowiek kontemplować w sposób szczególny pokorę samego Boga. Tymi miejscami są żłóbek, krzyż, tak, moi drodzy, powiedzmy głębiej. Przecież Jezus mógł mieć cały świat w swoich słowach. Jezus mógł wszystko czynić złoto, za które dzisiaj ludzie się biegają, biegną. Mógł czynić wszystko w pieniądze. A tymczasem Jezus tego nie uczynił. Ale pokazał, co to znaczy być człowiekiem na chorobę. Jeszcze we filmie mam te słowa. Chrystus Jezus nie skorzystał ze sposobności, aby darunki z Bogiem lecz odniósł sobie do siebie, przyjąwszy postać sobie. W dzisiejszej Ewangelii też słyszymy. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. W innym miejscu czytamy, jeśli kto chce być pierwszy, niech stanie się ostatnim i słowem. To jest droga do wielkości, według samego Pana. I moglibyśmy zadać pytanie, czy pokora jest też tak ważna w życiu człowieka? Tak. Drodzy moi, pokora jest bardzo ważna. Uzmysławia nam ona przede wszystkim prawdę o nas samych. Bo nie chodzi o fałszywą pokorę, gdzie będziemy mieli jakieś zdolności, będziemy mówili nie, to nie ja. Będziemy robili dobrą, będziemy mówili nie, to nie ja. I tak dalej. Pokora pozwala nam stanąć na siebie świetne w prawdzie o samym sobie. Pozwala nam dostrzec nasze plusy, ale także pozwala nam dostrzec naszą małość, naszą grzeszność, naszą zależność, naszą potrzebę Boga, ustając przed Nim jako ci, którzy potrzebują nieustannie Jego łaski. Człowiek pyszny nie będzie szedł do spowiedzi. Człowiek pyszny nie będzie mówił o swych rolach przed Panem Bogiem, bo będzie myślał, że jest sam Bogiem swojego życia. Nie tak dawno słyszałem słowa pewnego człowieka, dość zamożnego, od mnie, ja mogę robić co chcę, a wszystko jestem Bogiem. Niejako poszedł mnie brzało głupczeń, czy tej nocy, że dają do mojej duszy. I kiedy uświadomimy sobie, moi drodzy, naszą zależność od Pana Boga, na naszą potrzebę Boga w naszym życiu, to możemy uczynić z naszymi także słowa, które przypomina cały 68. Ty dobry Boże, biednego ochraniasz. Ty jesteś dobrym Bogiem, a ja
jestem biedakiem, który potrzebuje Ciebie. Moi drodzy, święty Bernard z Clairvaux opowiadał, że Stoneta daje nam poznać siebie, uczy nas gardzić sobą i nie cieszy się z pochwał, jakie na nas spadają. Nie chodzi, żeby dzisiaj zakładać osiemnicę, jak to miało miejsce w szczególnym wieczu. Ale chodzi o to, byśmy nabywawszy cnoty pokory, umieli dobrze patrzeć na siebie, na drugiego człowieka. Pokora pozwala nam patrzeć właśnie z miłością na Boga, pozwala nam szanować drugiego człowieka bez względu na to, kim on jest, czy prezydentem, czy szefem, jakimś kimś, kto wypowiedział się na zawód. Pokora każe nam miłować drugiego człowieka. Święty Augustyn powiedział kiedyś, że jeśli zapytacie mnie, jaka jest pierwsza cnota chrześcijańskiego życia, odpowiem, że pokora. Jeśli zapytacie mnie, jaka jest druga cnota, odpowiem, że pokora. A jeśli po raz trzeci mnie zapytacie, jaka jest cnota, to też powiem, że pokora. Drodzy, człowiek pokorny uzyskuje od Pana Boga bardzo wiele. Bo ma świadomość, że bardzo mało zawdzięcza samemu sobie, ale że otrzymał to wszystko z łaski. Otrzymał to z łaski jako lekarz, prawnik, jako rolnik, jako mąż, jako ojciec, jako matka i wiele, wiele innych rzeczy. Święta Teresa Zawina pytała kiedyś Jezusa, Panie, dlaczego w Starym Testamencie było tak dużo uwięzień prorockich, prorockimi właśnie takimi wielkimi ludźmi. A Jezus, a dzisiaj jak wiele mało tego jest. A Jezus mówi, tamci byli pokorni. Natomiast dzisiejsi ludzie mają serce dwoiste, pełne pewnej duszności. Kilka wieków minęło tych słów, które usłyszała święta Teresa Wielka. A czyż nie odnoszą się one i do naszych czasów? Czasy pełne pewnej duszności. Kiedy na naszych oczach widzimy, co się dzieje w świecie, kiedy człowiek myśli, że może robić wszystko, ze swoim ciałem, z drugim człowiekiem, że może sam określać, jaka jest natura człowieka, natura tego świata, a później jest tylko rozpacz i płacz, bo nie ta droga. Święty Jan Janek powiada, że człowieka pokornego wszyscy kochają i każdy chętnie przebywa w jego towarzystwie. I to prawda. Człowieka pokornego zwyczajnie się kocha. I święci, wszyscy święci to ludzie pokorni. I chociaż może byli wielkimi ludźmi, w naszych oczach byli pokorni, byli zwyczajni. Można by rzec, im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj. Kiedyś pewien profesor na wykładach mówił nam, im wyżej będziecie się piąć, to wszyscy się kłaniajcie pod nosem. Jak będziecie spadać, będziecie mi mogli się zatrzymać. I to prawda. Drodzy, jesteśmy wezwani do pokory. Jezus ukazuje, co to znaczy być pokorny. Potrzeba tej pokory w relacjach małżeńskich, rodzinnych, w relacjach wobec drugiego człowieka, wobec przyjaciela, wobec podwładnego. Potrzeba tej pokory dla grzeszników. Pokora otwiera zwyczajnie na samego Boga. Dzisiejsza Ewangelia także piętnuje historię tych faryzeuszów, którzy przychodzili i zajmowali swoje pierwsze miejsca przy stole. A Jezus zapomniał, że to nie tędy droga. Bo jeśli chcesz pierwsze miejsce zajmować, najpierw powinien zająć się stację. I odpowiada, że w życiu człowieka ważna jest ta bezinteresowność, żeby zapraszać nie tych, którzy nam się opłacą, żeby czynić dobro nie tym, którzy nam dadzą, ale być tym człowiekiem, który niesie Jezusa wobec tych, którzy nam nic nie dadzą. I to jest nasza bezinteresowność. Moi drodzy, kolejna niedzielna i długie słowa. Kolejne słowa, które skierowane. Ale od nas zależy, czy będziemy nadal zadzierać nosa do góry, czy też pozwolimy Panu Bogu działać w naszym sercu i będziemy starać się coraz bardziej pokorni wobec tego, z kim jesteśmy, wobec naszej słabości i grzeszności, wobec prawdy także drugim człowiekiem. I proszę Jezusa, aby nauczył nas tego uniżania się, ale także zapominamy o sobie. Byśmy starali się pokorni, byśmy doświadczali również
Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
obcowanie świętym, oczyszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą ślubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, aby Wiktor otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Wiktorze, Wiktorze, ja Cię wyszłam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, pomóż nam namaszczać się krzyżem swoim, abyś włączony do trudu Bożego wytrwał w jedności z Chrystusem, kapłanem, Bogiem i Królem na życie wieczne. I to, że odzwało się owym stworzeniu i przywołało się dlatego potrzebujesz wiarę żadę. Niech Twoim bliscy słowem i przykładem pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. Przyjmujcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła uwierza się Wam, Rodzice i Chrzestni, aby Wasze dziecko poświęcone przez Chrystusa postępowano zawsze jak dziecko świętości, a trwając w wierze mogło wyjść na spotkanie do Pana razem z tymi świętymi w niebie. Amen. Bogu nie dajmy Cię. Proszę.
dlatego zjednoczeni z Górem Litaniowym wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty,
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański, jak zawsze, będzie z Wami.
Módlmy się. Boże nasze, czy Ty nas odjęłeś przy swoim słowie, to skrana ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w bracia przez Chrystusa Pana naszego. Dziękujemy też za obecność i śpiew wschodzi, ale szczególnie też Pani Katarzynie z Dybel, naszej parafiance, utalentowanej artystce, która gościła na wielu scenach Europy i chyba świata też. Tak? Fina Bogu, że ta pochodzi z nas, z osiedla Polsana, prywatnie, bo niedawno jest już szczęśliwą mamą, skąd rodzinę z nami wróciła i ciocią Wiktora, którego dzisiaj chcieliśmy, a słyszeliśmy jej grę na instrumencie, który nazywa się fagot. I po króciutkiej pieśni na zakończenie zechcieliśmy jeszcze chwilę zadumać się nad piękną tej muzyki, korzystając z jej obecności. Bogu niech będą dzięki. Pragnę też wypowiedzieć wdzięczność Panu Bogu i wspólnej modlitwie właśnie dzisiaj, bo pomyślmy, 28 sierpnia, a była to sobota, chyba po 8, 9 była msza święta, potem poświęcenie placu i rozpoczęcie budowy. Był rok 2010. Prosiliśmy Pana Boga o błogosławieństwo z wielkim takim niepokojem. Przystępowaliśmy do tych prac, a w tym momencie jesteśmy zadziwieni Jego szczodrobliwości, wypowiedzianą w hojności sercuckich i w dobrych wykonawcach. Już drugi rok mieszkamy w domu parafialnym, a więc nie chodzi o to, że święto z tego dnia będziemy się gromadzić, my akurat przypada ten dzień, czyli wypowiedzieć wdzięczność Panu Bogu, wołając na wspólnej modlitwie Duchu Świętym na Yeah.
Może ten... Dziadzio nas nakręca.